dzień dobry, witam w kurniku Kazika, w ten pochmurny, mokry i brzydki dzień. Cześć malutek, ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz nastał moment, który odwlekałem, a mianowicie moment, w którym trzeba nagrać odcinek dla was. No tak mi się dzisiaj nie chce, zmokłem, mam mokre plecy. Grabiłem tutaj na wybiegu dzisiaj te wszystkie zgrabione, nie wiem jak to nazwać, nazwijmy to igliwie, z tego żywopłotu zgrabiłem tutaj, żeby nie chodzić po błocie. Ale nic, niosę jakieś tam resztki ziemniaczków z obiadu. Proszę bardzo. Zaraz będzie kontrol w kurniku. Zobaczymy, czy są jakieś jajka, czy jesteście darmozjadami. Oj, Simonka, zjadłaś coś? Oni cię tak odganiają, ja nie wiem. Słuchajcie, Simonka, królowa! Królowa życia, królowa kurnika, Kazika. Przeniosłem ją do tego stada, do stada niosek, z nadzieją, że ona się tutaj dobrze będzie czuła, dlatego że Simonka w połowie jest nioską. Ja przypominam wam, że Simonka jest w połowie zielononóżką i w połowie silką, po rudym kogucie rasy silka o imieniu Joanna. Ci, którzy śledzą kanał od dłuższego czasu, na pewno pamiętają Joannę. Ale niestety Simonka tutaj w tym stadzie nie jest traktowana zbyt dobrze. Jest odpędzana od jedzenia. Jest najniżej w hierarchii, jeśli chodzi o wszystkie kurki. I nawet Hans odgania ją od jedzenia. Więc pomyślałem sobie, że raczej nie jest zbyt szczęśliwa z takiego traktowania. I moją decyzją zostanie przeniesiona do swojego dawnego stada, a więc do stada Bolka. I mam nadzieję, że tam będzie czuła się już lepiej. No i zobaczcie, właśnie stało się to, o czym przed chwileczką powiedziałem. Chodź, Simonka, chodź. Chodź, chodź do Kazia. Kury ją odganiają, odgoniły ją właśnie, uciekła sobie tam w krzaki. Simonka, królowa życia. Dlaczego mnie dziobiesz? Tylko teraz powiedzcie mi, jak ja ją mam złapać, jak ja ją mam przegonić, żeby ona przeszła na tamten wybieg. No będę coś kombinował, będę próbował, bo Simonka jest tylko jedna i zasługuje na to, aby być traktowana jak królowa, a nie jak ostatnia kura w stadzie. Mam tutaj taką rurkę i nie zawaham się jej użyć. I tą rurką, ależ brudna, i tą rurką spróbuję namówić Simonkę. Simonka, gdzie ty jesteś? Wychodź! Wychodź stamtąd! Wychodź! Wychodź, Simonka! Idziemy do dawnego stada! Gdzie jesteś? Nie idź tam z powrotem! Uciekaj! Uciekaj, Simonka! Uciekaj, Simonko! Zaraz Kaziu cię nakieruje, tak. Tutaj ci otworzę. Wyjdziesz sobie tędy, tak, dobrze. Tutaj zamknę. Słuchajcie. Raven, dlaczego wy wychodzicie? Wracać. A ty, Simonka, zostajesz. Wracać, tak jest. Powiem wam, że pogoda jest okropna. Jest mokro. Jest chłodno. Pada deszcz albo mrzawka. No, Simonka, pamiętacie, jaką fryzurkę miała kiedyś Simonka? Ależ skaczesz już dobrze. Pomagasz sobie łapką. O, tak jest. I Simonka już jest ze swoim dawnym stadem. I proszę. Fajans, nie znasz jeszcze Simonki? Bolek ci zaraz da ją odganiać. Zobaczysz.
Simonka jest w swoim dawnym stadzie i miejmy nadzieję, że nikt jej nie będzie poniżał. Fając nie znał Simonki. Simonki nie znają również, chyba nie zna, na pewno nie znają Tereska, Paloma, Alicja, Kawka i Karolinka. No ale zobaczcie, już zachowuje się zupełnie inaczej. Raz Putin, tak ci się podoba Simonka? I zobaczcie, Simonka zna wszystkie kurki, większość zna, nie jest goniona, więc decyzją Kazia pozostaje tutaj, w tym stadzie, w tym kurniku. Ja ją oddzieliłem, słuchajcie, po to, żeby mieć takie, że tak powiem, czyste stado rasy karzełek Kochin, ponieważ nie chciałbym pomylić jajek lęgowych. Ale myślę, że jajko od Simonki jest dość charakterystyczne, tak samo jak jajko Haliny, która również znajduje się w tym stadzie, a nie jest przecież kurką rasy karzełek Kochin. Więc myślę, że z rozróżnieniem tych jaj jakoś dam sobie radę. Z uwagi na to, słuchajcie, że jest zimno, chłodno i nieprzyjemnie, pokażę wam jeszcze kurczaki w tunelu foliowym i pomalutku będę kończył ten piątkowy odcinek. Pewnie będzie on krótszy niż zwykle, niż jesteście przyzwyczajeni, ale musicie mi wybaczyć, z mokrymi plecami nie nagrywa się zbyt fajnie, nie nagrywa się zbyt miło. Rzućmy jeszcze okiem na sytuację, jeśli chodzi o jajka. Będzie słabo. Co my tutaj mamy? O, jajeczko od Haliny. A tutaj pod tobą? Ależ ty jesteś wytrwała. Ależ ty siedzisz. A ja cię muszę odkwoczyć, moja droga, bo nie ma sensu, żebyś ty siedziała na gnieździe. I ty sobie pójdziesz, koleżaneczko, tutaj. Hop! Na traweczkę. Sprawdzę jeszcze jajka. Uniosek. Choć nie spodziewam się rewelacji. Słuchajcie, wczoraj w ogóle nie było żadnego, absolutnie nawet jednego. Dzisiaj są dwa. Dwa jajka. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Jeść nie dostajecie? Czy o co wam chodzi? Pogniewałem się. Jestem na was zły. Do widzenia. Słyszycie? Ćwierkanie, które dochodzi z tunelu foliowego? Tak, tak. To moje kurczaczki. Kurczaczki, które są tutaj z kwoką. Nie jest wam zimno. Nie wchodzicie pod mamusie. Ale wam już ogonki porosły. Mam nadzieję, że żaden się nie zgubi, że żaden nie wyjdzie przez jakąś dziurkę na zewnątrz. Bo już wtedy ciężko by wam było tutaj wrócić. No już widać, że rosną z was fajne zielononóżki. Jak na razie wszystkie kurczaki dają sobie tutaj radę. Żaden nie zachowuje się. Jeden jest taki lichy trochę, którego pokazywałem wam w poprzednim odcinku. Ale cały czas jakoś mu się chyba poprawiło. Chodzi, je, pije, żeruje. Więc może coś z niego będzie. Jestem ciekaw co. Jakaś mieszanka z Kochinem na pewno. Oj, już mamusia was woła. Ja się w tym odcinku już będę z wami żegnał. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich widzów. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.